Średniowieczne rzeźby, obrazy europejskich malarzy czy przykłady rzemiosła artystycznego mogą od dziś podziwiać suwalczanie. Niezwykłe dzieła sztuki pochodzą ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a do Suwałk sprowadziły je władze Muzeum Okręgowego. W taki sposób, zdaniem Jerzego Brzozowskiego, dyrektora placówki, dokonano symbolicznego otwarcia wyremontowanego gmachu muzeum. Na wystawie zgromadzono ponad 150 najcenniejszych obrazów i rzeźb Kulu. Niezwykłe jest to, że zbiór ten po raz pierwszy ujrzał światło dzienne, a nastąpiło to właśnie w Suwałkach, mówi Brzozowski. Wystawa jest niezwykła, tak jak niezwykłe są zbiory Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bo to właśnie ze zbiorów KUL w Lublinie pochodzi ta wystawa. Piękne eksponaty, ponad 150 eksponatów od bardzo cennej rzeźby średniowiecznej, gotyckiej, poprzez piękne malarstwo europejskie, malarstwo polskie XIX-XX wieku, po sztukę użytkową, porcelanę, srebra, brązy. Wystawa po raz pierwszy prezentowana publicznie i to też jeden z tych aspektów takiej cenności. Udało nam się po negocjacjach z władzami KUL, z opiekunami tych zbiorów, oni też byli bardzo chętni, szczególnie opiekunowie zbiorów, żeby to w końcu publicznie pokazać. No i Suwałki są pierwsze. Wystawę, którą patronatem honorowym objął biskup ełcki Jerzy Mazur, odwiedzać można do końca października.